Przełamać partyjny monopol. W Polsce indywidualne, bierne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu istnieje tylko teoretycznie. Zgodnie z Konstytucją wybrany do Sejmu może być każdy, kto skończy 21 lat. W praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Obowiązująca w Polsce partyjna ordynacja sprawia, że w rzeczywistości do kandydowania konieczne jest dużo więcej. Tak naprawdę to partie mają monopol na start w wyborach. Żeby wystartować do Sejmu niezbędny jest komitet wyborczy. Żeby zarejestrować go w okręgu, potrzeba co najmniej kilkunastu innych kandydatów. Następnie trzeba zebrać tysiące podpisów, by zarejestrować Listę w okręgu. Problem w tym, że startując z listy zarejestrowanej tylko w jednym z 41 okręgów, szanse na wejście do Sejmu wynoszą właściwie 0%. Dlatego trzeba zarejestrować listy w całym kraju, a to co najmniej kilkuset kandydatów i grubo ponad 100 tysięcy podpisów w skali kraju. Gdy już zbierzemy prawie 1000 kandydatów i ponad 100 tysięcy podpisów, przychodzi kampania. Musimy przekroczyć próg wyborczy, a to oznacza co najmniej 5% poparcia w skali kraju. By mieć gwarancję jednego mandatu w każdym z okręgów, potrzebujemy prawie 10% poparcia. Tego nie da się osiągnąć bez milionów złotych i przychylności mediów, a te przecież mają już swoich partyjnych ulubieńców. Dlatego Instytut Demokracji Bezpośredniej opowiada się za urealnieniem indywidualnego, biernego prawa wyborczego. Chodzi o taką ordynację, dzięki której obywatel będzie mógł wystartować w wyborach samodzielnie, bez 920 kolegów z listy i milionów na ogólnopolską kampanię. O system, w którym szanse mają oddolni społecznicy, zaangażowani aktywiści i ludzie zbyt niepokorni, by dać się zamknąć w partyjne dyby. Te postulaty realizuje kilka ordynacji wyborczych. Bierne Prawo Wyborcze działa w jednomandatowych okręgach wyborczych, w ordynacji mieszanej oraz w systemie głosu przechodniego, tzw. ordynacji STV. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj nasz kanał i śledź lub bezpośrednio.pl w mediach społecznościowych, by dowiedzieć się o naszych spotkaniach w Twojej okolicy.